Siemano ekipa, z tej strony Maciej Makudobkowicz. Witam Was w kolejnym tygodniu i w kolejnej szóstej o szóstej. Jako, że kilka dni temu wybiły 44 lata od powstania hip-hopu, chciałem przybliżyć Was do tej kultury i sprawić, że może będziecie jej częścią za sprawą tego, że sam od kilku dobrych lat jestem DJ-em, zagrałem kilkaset imprez, kilkanaście koncertów z artystami rapowymi, więc małe doświadczenie mam i dzisiaj chciałbym się nim właśnie z Wami podzielić. Zatem zapraszam Was do obejrzenia specjalnego wydania 6 o 6, jak zostać DJ-em. No i tak zaczynamy od punktu 1, czyli selekcji, a raczej doboru bazy muzycznej. O co dokładnie chodzi? Jeśli gracie imprezę, to po pierwsze musicie mieć bardzo, ale to bardzo dużo kawałków, żeby móc wypełnić nimi 2, 3, a nawet czasami 4 czy 5 godzin grania non-stop. Nie puszczamy zazwyczaj na imprezach kawałków w całości po 3-4 minuty, tylko żeby ludzie się nie znudzili, tniemy je, miksujemy je co minutę, dwie, no w najgorszym przypadku co trzy. Co sprawia, że naprawdę musicie mieć ich sporo i musicie mieć ich sporo, żeby dopasować je w różnym klimacie jeden do drugiego. Jeśli będziecie mieli mało numerów, będzie to dużo trudniejsze, więc pierwsza rzecz, którą polecam Wam zrobić, to zbudowanie konkretnej, jak największej tylko będziecie mogli, bazy muzycznej. Drugą rzeczą, zanim zaczniecie grać, ważne jest, jaki jest Wasz cel. Określenie sobie celu bycia DJ-em. Czy to będzie granie na przykład z kolegą, który jest raperem i dostosowanie do tego swojej selekcji, dostosowanie do tego swojego sprzętu. Czy może chcielibyście grać na imprezach po kilka godzin, czy może chcielibyście grać muzykę elektroniczną, bo przecież nie każdy z Was musi chcieć być DJ-em rapowym, hip-hopowym. Dlatego polecam Wam określenie swojego celu, bo naprawdę w kolejnych punktach dużo Wam to ułatwi. No i przechodzimy do punktu numer 3. Creme de la creme każdego początkującego DJ-a. Kiedy już zgromadziliście te środki, wyobraźnia zaczyna działać i chcielibyście przeznaczyć je na swój pierwszy sprzęt DJ-ski. I tutaj punkt drugi bardzo Wam pomoże, czy wybraliście na przykład granie tylko na domówkach i tylko dla siebie, dla pasji, czy granie na imprezach za jakiś czas, czy na przykład granie z kolegą, który jest raperem, czy granie muzyki elektronicznej, to też oczywiście ma znaczenie. I mamy tutaj trzy rodzaje sprzętu, główne trzy rodzaje sprzętu. Pierwsza rzecz to mikser plus dwa razy CD. Mikser, który zazwyczaj ma dużo efektów i CD-ki, do których w obecnych czasach bez problemu możemy podłączyć pendrive'y i tak naprawdę przyjechać na imprezę tylko ze słuchawkami, dwoma pendrive'ami i zagrać na tym. Na tym sprzęcie głównie grają DJ-e elektroniczni ze względu na jego dokładność, taką techniczność, ale i przez to, że nie potrzebują scratchu, a jakby CD-ki mają troszkę inne i troszkę mniej takie sensualne to odczucie, trochę mniej takie jakby kojarzące się z gramofonem, ale oczywiście, jak to mówią, dobry koni po błocie pociągnie i wielu DJ-ów, którzy na CD-kach scratchują, znam. Co nie zmienia faktu, że jest to sprzęt na początek, jeśli chcielibyście kupić sobie, dosyć drogi w zakupie. Zaraz powiedziałbym dla tych, którzy chcieliby zacząć od elektroniki, co ja bym polecał, ale oczywiście macie taką możliwość, żeby postawić na punkt numer 1, czyli CD playery. I przechodzimy do takiego drugiego punktu, czyli gramofonów i miksera. To rzecz przeznaczona dla DJ-ów jarających się rapem, hip-hopem, którzy lubią taką organiczność, taki powiew analogowy, chociaż już teraz wszystko oczywiście jest cyfrowe i gramy z systemów takich jak Serato czy Traktor. Niemniej jednak jest to rzecz, którą bardzo polecam jako DJ grający rap i fajne jest to, że półki cenowe gramofonów, na przykład używanych, zaczynają się od kilkuset złotych. Mikser, taki prosty battle, czyli do grania rapu, również możecie dostać za kilka stówek, więc taki zestaw, na którym pogracie już dłuższy czas, możecie kupić, myślę, za około 2000 zł już ze wszystkim. No i trzecia rzecz, najświeższa z
tego, co mamy obecnie na rynku, ale i też już kilka lat będące na nim, czyli kontrolery MIDI. To taki zestaw, takie jedno urządzonko, które bardzo przypomina CD playery i mixer, tylko że opakowana w jednym urządzeniu. Podłączamy to po prostu za pomocą kabla USB do komputera i możemy już praktycznie grać. Wszystko jest skonfigurowane, jedyne potrzebny jest nam program i możemy zaczynać. I to urządzenie właśnie polecam wszystkim tym, niezależnie chyba nawet od tego, czy lubicie rap, czy lubicie muzykę elektroniczną na początek, bo będzie to rzecz, która zweryfikuje waszą zajawkę rapową, rzecz, którą też możecie dostać już w całkiem dobrej cenie do 2000 zł. Nie jest to mało, ale uwierzcie mi, że wtedy dostaniecie sprzęt, który nie będzie najtańszy, nie będzie też oczywiście najdroższy, ale średnio niska półka, która zagwarantuje wam fajne odczucia i na pewno zapewni też przyjemność z grania. Pogadane o sprzęcie to kolejny punkt. Ucz się od najlepszych. Czy to będą najlepsi w twoim rejonie, czy to będą najlepsi na świecie, uczcie się i znajdźcie sobie osobę w internecie, może są tutoriale, a na pewno są tutoriale, z których możecie skorzystać, ale i często polecam nawet podejść do regionalnych DJ-ów, grzeczne zapytanie, może wysłanie zapytania na Facebooku, czy moglibyście z nimi coś podziałać. Czasami nawet pomogą wam i przed zakupem pierwszego sprzętu będziecie mogli sobie popróbować i zobaczyć, czy jest to dla was. Ja wielokrotnie przyjmowałem ludzi, którzy mieli zapytania, chcieli rozpocząć swoją przygodę z DJingiem i podpowiadałem może jaki sprzęt. Spotykaliśmy się na godzinkę czy dwie na małą lekcję. Są też w Poznaniu chociażby szkoły, które pomogą wam w rozpoczęciu zajawki DJskiej, które mają sprzęt, możecie tam przyjść na kilka godzin, pouczyć się z doświadczonym DJem, grać i rozpocząć tą zajawkę. To jest bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. Zagadujcie, pytajcie, idźcie, uczcie się, korzystajcie z doświadczenia innych DJ-ów. Naprawdę, DJ to jest bardzo przyjazna ekipa, jeśli tylko będziecie życzliwi, nienatrętni i mili. Jeśli zapytacie, to podejrzewam, że każdy DJ w Polsce, którego spotkacie blisko siebie, pomoże wam, doradzi. Ja wielokrotnie spotykałem się jako początkujący z takim sympatycznym przyjęciem, więc jeśli nawet będziecie mieli pytania, oczywiście zawsze możecie pisać na Facebooku. And check the new website djtlmtv.com. Alright guys, see you soon. No i dobra, złapaliście DJ-a, który was poduczył, podpowiedział wam jak zacząć, pokazał podstawowe techniki. Kupiliście może nawet już swój pierwszy sprzęt, gratuluję, to naprawdę bardzo dobry krok. No i rzecz najważniejsza, praktyka, 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 praktyka. Słuchajcie numerów, które macie na dysku, słuchajcie numerów, które macie w swojej selekcji, bo przecież możecie grać z CD-ków, możecie grać z oryginalnych winyli, nie ma problemu. Ćwiczcie z grania, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo wam to pomoże. Jeśli jesteście początkujący i zaczniecie grać pierwsze imprezy, ta praktyka w domu naprawdę wyniesie was na wyższy poziom i sprawi, że wasze sety będą bardziej spójne i miłe oczywiście do słuchania i wy będziecie mieli niesamowitą frajdę. No i ostatni punkt na naszej liście. Frajda. Musicie mieć z tego frajdę. Pamiętajcie, że DJ-ka to przede wszystkim dobra zabawa i przyjemne spędzanie czasu. Każdy DJ, którego znam, rozpoczął grać nie dlatego, że chciał zarabiać pieniądze, nie dlatego, że chciał być znany i po prostu mieć darmowe drinki na barze. Chciał mieć z tego fan, kochał muzykę i chciał nią się dzielić z ludźmi. I tego też wam życzę i mam nadzieję, że będąc DJ-ami będziecie się dobrze bawili, albo jeśli będziecie słuchać DJ-ów, to się będziecie dobrze bawili i patrząc na nich będziecie mieli takie wrażenie, kurczę, fajnie, że typ się dobrze bawi, bo to jest kwintesencją właśnie tego zawodu i tej zajawki. Mamy ze sobą
tylko albo aż 6 punktów, jak zostać DJ-em. Moich subiektywnych punktów, więc jeśli oglądają mnie DJ-e, którzy mieli trochę inną drogę, absolutnie macie do tego prawo. Wy również, jeśli zaczynacie, macie prawo do troszkę albo totalnie innej drogi, ale mi te punkty i te rzeczy pomogły i na nie zwracałem uwagę. No i już kilka lat na rynku jestem, więc chyba poskutkowało. Jeśli mielibyście jakieś pytania, piszcie w komentarzu, piszcie we wiadomościach na fanpage'u 645. Na pewno będę odpowiadał, także się totalnie nie krępujcie. No i co? Dajcie koniecznie znać, czy takie filmy poradnikowe, filmy Wam siedzą, a może będzie też na jakieś inne tematy. Zobaczymy. Tymczasem salut, żegnam się i do zobaczenia w kolejnej 6 o 6.